krótsza i bardziej dopasowana do danej frazy, więc tym pomogłem, stosując taką strukturę. O co chodzi? Mamy, mój szybciutko, homepage, imony site, który Google uznał bez mojej ingerencji, mimo że homepage był zoptymalizowany do najważniejszej mojej frazy, uznał, że nie, stary, podstrona jest lepiej, mimo że nie była lepiej i nie miała treści. Wynika to też z tego, że najprawdopodobniej strona główna w związku z granulacją wyników, w związku z nawiązaniem do algorytmu Panda, po prostu dostała jakiś filtr. Co zrobiłem? Podzieliłem tematycznie stronę na ogłoszenia. Druga tematyka, dzielnice. Trzecia tematyka, kategorie. Czwarta, blog. Tu oczywiście znajdują się grupy słów kluczowych, do których nie będziemy wchodzić. W każdym razie w każdym z silosów znajdowało się kilkadziesiąt podstron. OK. Teraz je zamykamy jakby w swoje pudełeczka. Założenie było takie, że w ramach każdego silosu, w każdej kategorii, strony linkują sidebara tylko i wyłącznie do siebie. Nie linkują między silosami tematycznie. Z każdej strony zrobiłem link na frazy zasadniczo exact match do mojego money site. Stronę główną, która dotychczas przez wiele lat była dopasowana do tych słów, zdeoptymalizowałem do tych słów, na których mi zależało. Co znaczy? Usunąłem content, zmieniłem metatagi na zupełnie coś innego, H1 i tak dalej. Z homepage przelinkowałem do MoneySite. Założenie jest takie, że z MoneySite nie linkowałem z powrotem. Tego linkowania nie ma. I tak z każdego silosu. Tworząc jak najwyższy, znaczy przekazując i recyklingując jak najwięcej link juice z podstron do mojego money site. Efekt? Proszę bardzo. Fraza z kategorii bardzo trudnych, dziesiątki tysięcy wyszukań miesięcznie, została wreszcie dopasowana na godnym miejscu, tam gdzie powinna być dopasowana. Wcześniej, czyli po lewej stronie od tej czerwonej kreski, która się znajduje w tym miejscu, o. Strona pokazywała się, bądź też się nie pokazywała. Minęło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dni. Jesteśmy dopasowani do frazy na 22 miejscu. Oczywiście w ślad za tym następują kolejne procesy. Gorzej jak MoneySite jest 40. No gorzej jak MoneySite jest 40, to trzeba sobie rzeźbić tematycznie. Chodzi o grupowanie tematyczne. Tyle. Wróćmy do przykładu, co chciałem właśnie rozszerzyć na tablicy pierwszej. Nasz klient miał piece. OK, ale co jak klient zacznie sprzedawać, nie wiem, ja wymyśliłem bojlery, co można sprzedawać? Pompy. Zasada jest taka. Klient rozszerza ofertę o bojlery. Piszemy 5 tekstów związanych z tym. Boiler się pisze przez J, przez I. OK. Tworzymy dla niego money page. Linkujemy. Czyli z głównej linkujemy tu, tu między sobą. Tworzymy topical authority. Linkujemy do tym. I skalujemy się w prawo z każdym kolejnym tematem, pokrywając w dół w silosie tematyczność, gwarantując topical relevant authority, linkując tylko między sobą i z tego do money page skalowanie w tą stronę. OK. Jak to zrobić na WordPressie?
trzy wtyczki, które zastosowałem w swoich. Trzy wtyczki, które zastosowałem w swoich przypadkach. Restrict Widget, Widget Logic. Są to wtyczki, które możemy w sidebarze Recent Post menu linkowanie dopasowywać według kategorii i różnych tam, jakby jak sama nazwa mówi, logic, według jakichś tam logicznych założeń, że jeśli to, to to, jeśli to, to to. Oraz SEO Autolinker, jest to super wtyczka, która gwarantuje linkowanie wewnętrzne z treści, wpisując na przykład, wpisujemy piece, linkują do tego i automatycznie w całym naszym serwisie, jeśli WordPress napotka w tekście słowo piece, linkuje nam tam, gdzie chcemy linkować. OK. Link building. Jak w tym wszystkim się zachowuje link building i co? O, pan Cezary. Witam, panie Czarku. Link building. Najważniejsze hasła, które pojawiają się w kontekście silosów i takich struktur, celowo są po angielsku, bo jeżeli przejdziemy na jakikolwiek zagraniczny blog, tak to będzie nazywane. Uznałem, że lepiej nazywać to tak niż po polsku i wtedy każdy wie, o co chodzi, wychodząc z wiedzą troszeczkę bardziej za granicę. Anchor Distribution. Kluczowa zmiana, która jest wewnątrz Pingwina. Czyli jeżeli wszystko mamy linkowane na całą naszą strukturę, głównie dotychczas było to linkowane tylko do strony głównej, na konkretną frazę piece, 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 piece i tak to działało, że to nam wchodziło piece, 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 no to Google widzi, że to jest nienaturalne, że jest 100% dopasowanych fraz do piecy i no i nas wycina, tak? Link velocity, czyli zróżnicowanie miejsc, skąd linkujemy i miejsc, widzę rękę w tą stronę, miejsc, skąd linkujemy i miejsc, dokąd linkujemy, czyli nie linkujemy tylko do strony głównej, jak zazwyczaj było do tej pory, albo do kategorii, tylko linkujemy po naszej strukturze. I przepływ link juice. Wróćmy do przykładu, który już ładnie narysowałem i zawstydziłem. Tylko jakim teraz by to kolorem zrobić? Może czarny? Black hat. OK. Założenia związane z linkowaniem w takiej strukturze. Linkujemy od dołu. To jest szary. Miał być czarny. OK. Mamy czarny. Linkujemy od dołu. I na przykład do naszych boilerów. A co dzięki temu osiągamy? Linkujemy względem jednego silosu do fraz. Piece z podajnikiem, ekogroszek, kotły i tak dalej. Mamy anchor distribution, czyli automatycznie nasza struktura wymusza to, że no, że to jest naturalne, jak w e-commerce, tak? Że mamy rozrzucone frazy maksymalnie i wygląda to dużo bardziej naturalnie. Ten link juice kręci się względem silosów i recyklinguje do naszej strony głównej. Przechodzi, ogrzewa się w tym silosie, nabiera tematyczności i idzie dalej. I w każdym kolejnym przypadku mamy to samo. Dzięki temu tych linków możemy zrobić więcej. Mamy zróżnicowanie po strukturze wymuszone. Zwróćmy uwagę, jak się wchodzi teraz, może nie wchodzi, ilekroć idziemy na jakąś prezentację SEO, czy jakiś SEO Festyn, czy jakiś SEO Festival, czy cokolwiek, wszyscy mówią o e-commerce'ach. Wszyscy pozycjonują tylko e-commerce'y. Dlaczego? E-commerce'y mają natywnie taką strukturę. I dlatego im to idzie, tak? Dlatego to działa. Jakby tym samym ludziom dać inną strukturę do pozycjonowania, to by nie wiedzieli, co robić, bo nie ma kategorii, nie ma produktów, nie ma opisów. To jak to? A tu mamy to. Wymuszamy tą strukturę. To dlatego e-commerce łatwo się same pozycjonują. OK, ale co jest najważniejsze w tym? Zmiana Pingwin 4, która jest kluczowa, generuje, to znaczy wymusza na nas to, że każda z podstron rozpatrywana jest indywidualnie. Co to znaczy? Czyli ta granulacja wyników. Strona piece na pelet mogą dostać filtra, bo coś przeoptymalizowaliśmy albo linkujemy ze złego miejsca. Piece z podajnikiem mogą dostać filtra, co jesteśmy w stanie zmierzyć, bo nam na przykład spadła ta konkretna podstrona. Linkując tutaj, z dużym prawdopodobieństwem tracimy całą strukturę, bo tylko tu mieliśmy ten link juice, który już nie popłynie dalej i go tracimy, bo nam wycina Pingwin to. Tu jesteśmy w stanie wyciąć tylko jedno.
Znaczy, pingwin nam wytnie tylko jedno. I w celu odzyskania naszej struktury, jeżeli pingwin nam wyciął, możemy pokusić się tutaj o nadanie błędu 410, czyli strona GON. Bo tu dostaliśmy filtra. Jak to jest? 410. I tak jak filtr był, tak filtra nie ma. Bez disallow, bez usuwania linków, usunęliśmy, daliśmy gon w danym miejscu i to jest sprawdzone, że to działa. Dobrze. Case study z tego typu branży. Jest to dzisiejszy wykres, żeby nie było, że ściema zeszłoroczna. Zostało dokładnie zrobione to w takiej strukturze, jak przed chwilą omówiłem. Jest to branża, nie wiem, nazwijmy to profesjonalna, konsulting w mieście wojewódzkim w Polsce. Tej frazy nigdy nie było, jest to najważniejsza fraza, telefon klientowi dzwoni. Ok, dziękuję za Państwu za uwagę. Teraz czas na pytania. Bartku, włącz się proszę. Halo. Halo, halo. Panie moderator. Czekaj, też mi się audio włączy. Okay. Nie zasnął. Mamy 32 minuty. Szybko poleciałem. Tak, dokładnie tak. Dobra, to ja najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, które się często pojawia, czy będzie dostępne wideo z prezentacji. Tak, webinar jest nagrywany i będziemy wysyłać maile do zarejestrowanych osób, jak już będzie dostępne na naszym kanale. A teraz przejdźmy do pytań, które się pojawiły w trakcie Twojej prezentacji. Paweł 2 zadał pytanie, czy linkujesz do kategorii, czy do każdej podstrony wewnątrz SWIOS-u? Do kategorii też linkowałem, ale natomiast starałem się linkować tylko wewnątrz SWIOS-u do podstron, bo dawało mi to większe zróżnicowanie anchorów i miejsc linkujących niż ale jak najbardziej, no, wejdzie do kategorii, pójdzie po prostu organicznie w dół w następnym przeskoku. A tutaj od razu jesteśmy w tym przeskoku i krążymy, budując ten nasz topical authority wewnątrz. Swoją drogą, nie powiedziałem tego w prezentacji. Przypomnijcie sobie Państwo, jeśli byliście na prezentacjach Damiana Sałkowskiego, za sprawą którego jestem tutaj, gdzie jestem. Prezentacja na SEO Festiwalu w tym roku dotyczyła tego samego, tylko nie było w ten sposób technicznie to omówione, na przykładzie cukrzycy i linkowania w portalu ABC Zdrowie, może Damian udostępni to swoje wideo, jak oni linkują insulinoodporność cukrzycy typu drugiego, warto zobaczyć. Warto też zobaczyć, jak to robi OLX. Jedna z osób mi to powiedziała, by tam sprawdzić, robią dokładnie to samo. Zobacz, jak to oni robią. Next, please. Dobra, następne pytanie od Kamil 1, tutaj następne w kolejności. Rozumiem zatem, że zaplecza to teraz idealnie nadają się na nie sklepy. Zaplecza jako w sensie co? W sensie linki z zaplecz? Panie Kamilu, linki z zaplecz, tak? Tak, odpowiedział, że tak. Linki z zaplecz. Linki, zacznijmy od tego. Linki są to, jest to kilka parametrów. W dużym uproszczeniu nazwijmy to PageRankiem, a obecnie nazwijmy to TrustFlow, Domain Rating, a de facto Link Juice. Czyli ta kaloryczność, czy ta wartość, którą ten link przesyła do naszej strony. Czyli to takie napięcie, które powoduje wzrosty. I czy my to zastosujemy do sklepu, czy do takiej podstrony, to nie ma żadnego znaczenia. Musimy nalać paliwa do naszego samochodu. End of story. Tyle. Dobra. Rafał 1 poprosił też o kilka słów więcej o 410. Są różne typy błędów, tak? 404, 403, 410. 404 jest to not found, który w dużej większości, znaczy na pewno zawsze pojawia się w Google Search Console jako strona nieznaleziona. Była, nie ma, co się dzieje, tak? Kod 410 jest to kod oznaczony jako gone, czyli było, nie ma, zniknęło, nie będzie. I tak Google też to literalnie rozumie, czyli nie ma, zniknęło. W ten sposób to wszystko, co wchodziło do tego, po prostu nie ma.
Dobra. Paweł pyta, czy z zewnątrz linkujesz ExactMed, czy raczej brand lub adresy? Okej. Znaczy to w zależności od stanu zaawansowania projektu. Umówmy się, że każdy projekt z punktu widzenia LinkedIn'owego charakteryzuje się kilkoma etapami. Pierwszy, czyli jakieś tam wstępne authority. Nazwijmy to wprost na przykładzie. Katalogi stron, wizytówki NAP, Zoomi, panorama firm. Pierwsze linki, które generują nam tam jakieś rzeczy. Tu możemy linkować dowolnie, tak? Zazwyczaj jest to brand. Mogą to też być na przykład jakieś tam sociale, Twittery, coś tam, coś pierwszego, tak? Wraz z zaawansowaniem projektu w czasie możemy się pokusić o frazy exact match. Bądź też frazy exact match troszeczkę bardziej rozwinięte, czyli pozycjonujemy te nasze, jest moja ręka, piece, to zrobimy te piece pierwne jako groszek, później piece z podajnikiem, a na końcu w piece. To wszystko trzeba sobie rozpisać po prostu w czasie. Z moich doświadczeń wynika to, że przez pierwsze 3 miesiące domeny zazwyczaj, jeżeli robimy jakieś zmiany on-off-site, przez pierwsze 3 miesiące obecnie jesteśmy w swojego rodzaju sandboxie. I mam przykłady, które potwierdzają to niespełna plus minus do dnia, że tak jest. Przez pierwsze 3 miesiące, umówmy się, i proszę tak robić, linkujemy brand, URL i kombinujemy jakieś tam w miarę organicznie, czyli gdzie kupić tanie piece, zobacz, materiał stworzony przy współpracy z naszym partnerem produkującym tanie piece, coś tam, nie? I to robimy 3 miesiące. Po 3 miesiącach. Dobrze, mamy pytanie jeszcze od Anna 1. Jak oceniasz, ile linków wewnętrznych na jednej stronie jest optymalne, a kiedy idziemy już w kierunku przeoptymalizowania? I czy to zależy od ilości treści na danej stronie, czy może od innych czynników? Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Przeoptymalizowanie rozumiałbym w tym przypadku nie, jeśli chodzi o ilość stron i ilość treści, bo jakby tutaj się nie przeoptymalizujemy. Możemy się ewentualnie przeoptymalizować anchorem. Gdzieś wyczytałem w zagranicznej, nazwijmy to literaturą, w zagranicznych blogach, że ludzie przyjmują, to sobie nawet wypisałem, polecane jest 50% target, czyli 50% docelowy URL, 25% brand i 25% różne. Jest to zupełnie inna proporcja niż w przypadku linków zewnętrznych na korzyść targetu, czyli na korzyść tego, na czym nam zależy. Jedyne zagrożenie, które pojawia się w kontekście przeoptymalizowania na to ilości stron, tematów, znaczy ilości postów, ilości artykułów i tematów, które pokrywają, jest to problem kanibalizacji słów kluczowych. Czyli może się okazać, że mamy 5 artykułów o tym samym. No i wtedy Google nie wie, który dopasować do frazy najlepiej. I to nam wyjdzie w jakiś tam sposób na wykresie, że raz jest ta strona, raz jest ta, raz jest ta, raz jest ta, raz jest ta, raz jest ta. Wtedy robimy jeden kompleksowy artykuł w danym temacie, kierując wszystkie pozostałe 301 do tego jednego, tworząc tak jakby kompendium wiedzy w danej frazie. I w ten sposób radzimy sobie z kanibalizacją i przeoptymalizowaniem względem on-site. Okej, dzięki. Paweł 6. Content na podstronie. Ile tych Pawłów jest? Paweł 1, Paweł 2, no, Paweł 6. Już jest szósty. Content na podstronie oraz nasycenie fraz. Im więcej, tym lepiej. Czy jest jakaś granica? Nasycenie fraz. Zasadniczo jest to pytanie do Was, bo Wy jesteście ekspertami on-site i pracujecie z redakcjami. W każdym razie ja bym przyjął to w ten sposób. Jeżeli mamy temat piece, bierzemy sobie Ahrefsa Senuto. I patrzymy, na jakie frazy wychodzi konkurencja w naszych wynikach. Czyli jakieś tam piece takie, piece takie, piece takie, piece takie. One są ze sobą powiązane tematycznie, semantycznie. Powiedzmy, 4 tego typu słowa na artykuł. 5. Dobrze. Mamy Jeśli to jest odpowiedź na to pytanie, ja też nie bardzo rozumiem to pytanie, ale mam nadzieję, że. Możliwe, że Paweł 6 może jeszcze zaraz się wypowie, czy to jest odpowiedź na jego pytanie. A póki co mamy kolejne pytanie o co powiesz na temat linkowania między silosami. Na przykład Zalando linkuje między różnymi silosami w cudzysłowie. Większość ludzi tak linkuje. Uważam, że to jest bardzo dobra praktyka. Jakby
To jest książkowe, tak? To, co pokazałem w jakiś tam sposób. I te wszystkie wykresy, wszystkie diagramy, które widzimy w internecie, są książkowe. No ale książkowo też trzeba, bo powinno się robić inaczej, no nie? Tak więc ja nie widzę. Ja jak najbardziej. Jak najbardziej. W ramach, oczywiście, zwróćmy uwagę, że Zalando ciągle jest w ramach ciuchów. Jeżeli linkuje, nie wiem, sukienki do spódnic, czy nie wiem, czy garsonki do marynarek. Okej. Dobra. Michał pyta, czy testowałeś linkowanie wewnętrzne za pomocą Ajaxa, zablokowane przed Google Botem? Jaka metoda na PageRank Scalping? Brzmi jak oszustwo. Nie testowałem. Nie mam doświadczenia. Nie wiem, ja mam za proste projekty. Nie testowałem, przepraszam. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie merytorycznie. A nie chcę też mówić czegoś, czy nie mam doświadczenia. Dobrze, a czy o linkowaniu wewnętrznym mówimy tylko o linkach z treści, czy również z menu globalnego? Tutaj pyta Mówimy Marcin. również z menu globalnego. Proszę sobie popatrzeć na serwisy, na przykład ten przytoczony OLX. Świetnie tworzy strukturę silosów w ramach menu okruszkowego, tak? Ja w tym przypadku omówionym z dopasowaniem tej trudnej frazy robiłem w sidebarze wszystkie powiązane tematy, na przykład w ramach dzielnic i mój sidebar ładnie linkował po kolei. Natomiast z kontentu linkowałem do money. W ten sposób to robiłem. Dobrze, mamy tutaj jeszcze pytanie od Jacka. Ile razy może występować ten sam anchor na jednej podstronie, żeby nie przeoptymalizować? Ale mówimy już o ancho, czyli o linku, tak? Ja robiłem, założyłem w ten sposób, że robię jeden anchor do money site. Dalej niech się dzieje w ramach tego, co chcę. Jest zasada jedna w SEO, że first link count. Czyli jeżeli zrobimy trzy do tej samej money site, będzie liczył się tylko jeden. Tak więc ja robiłem tylko jeden. Resztę w ramach po prostu w jakiejś tam swojej struktury, ale w moich przypadkach robiłem tak, że silo w nawigacji, a linki z treści jeden. Pewnie można więcej. Na pewno można więcej. No to Next są one, wszystkie please. pytania, które do tej pory się pojawiły. A, mamy jeszcze jedno. Czy możesz coś więcej powiedzieć na temat podstrony Money Piece i czy nie będzie się kanibalizowała z kategorią Piece? Może tak być. Przypadek pierwszy był po prostu przypadkiem wymyślonym na gorąco na potrzeby dzisiejszej prezentacji. W każdym razie zauważyłem, że jeżeli mówimy o kierunku linkowania, czyli mamy te piece jakieś tam na coś tam i linkujemy tylko w jedną stronę, nie linkujemy w drugą stronę powrotnie, to zazwyczaj też pokazujemy, co jest ważniejsze. I to trzeba po prostu przetestować na każdym przypadku. W moim przypadku te frazy się nie kanibalizowały ani w przypadku jeden, o którym mówiłem z punktu widzenia optymalizacji, ani w drugim, o którym mówiłem w przypadku link buildingu. Dobra, czekamy jeszcze chwilę, bo widzę, że pojawiają się pytania kolejne. Czy zasada first link counts odnosi się również do linków z menu głównego i ze stopki? I co w sytuacji, gdy linkujemy do podstrony, którą można znaleźć w menu głównym? Zasadniczo, jeśli ta zasada traktować ją literalnie, to tak się tak to się tyczy. Tak. Natomiast widzę w wadkach duże obniżenie wartości linków z nawigacji na korzyść linków znajdujących się w tekście, między tekstem. Tak więc tak, ale. Dawid 1. Średnio ile linków zewnętrznych powinniśmy pozyskać na jedną podstronę? Takie pytanie. No to jest bardzo trudne pytanie, biorąc pod uwagę, że strona stronie nierówna, nisza nisze nierównej i do tego wszystkiego jeszcze jak na to domena domenie nierównej, historia domeny historii domeny nierównej. Na przykładzie tym ostatnim, który omówiłem, czyli ten wykres zdaje się trzeciego miejsca, pozyskałem linków 12, dokładnie. W tym jeden został dodany wczoraj. Także jeszcze się nie liczy, tam jest linków 11.
pozyskanych do struktury, która oczywiście wcześniej miała swoją całkiem przyzwoitą historię. Natomiast linków bezpośrednio z dobrym powerem było 11. Ale w innej branży pozyskuje tych linków zdecydowanie więcej i efektów jeszcze nie ma. Okay. Nie da się tego zunifikować jedną wartością. 13,5. Średnio. Kolejne pytanie od Pawła, tym razem Paweł 1. Czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć? Chodzi o budowanie struktury na poszczególne miejscowości. Co mam powiedzieć? W tym przypadku pierwszym, z dopasowaniem tej trudnej frazy, był stworzony silos związany z miejscowościami tylko i wyłącznie dlatego, że te frazy przynoszą ruch i to duży. W przypadku pieców został on stworzony na potrzeby dzisiejszej prezentacji i zakładam, że frazy piece Warszawa będą też przynosić ruch tak samo jak piece Kraków. I tylko w ten sposób było to myślane, że okej, mamy frazę taką, dajmy na to Westminster, i ona jest wartościowa, bo to jest centrum Londynu, to robimy. Mamy frazę na przykład Nothing Hill, coś tam, no to też ją robimy, bo tam jest ruch. Tyle. Dobra. Pytanie od... Ale jeszcze to jest to, że konkurencja ma takie same struktury u siebie i też się pozycjonuje na te frazy. Także dostosowywałem się też troszeczkę do nich, żeby nie odstawać. Dobra. Bartosz pyta, co w sytuacji, gdy zależy nam na stronie głównej? Ze strony głównej tworzymy kategorię, mniej wpisy i link powrotny na anchor do strony głównej, czy rozbudowa serwisu i powrót na główną stronę ma sens? Nie, wiesz co, to było trochę za długie, ja sobie sam przeczytam. To jest jedno z ostatnich pytań. Tak, tylko ktoś mi tutaj z X-Trumerem wyjeżdża. Tak, to też widziałem. No i dobrze. Przy dwóch... Nie, to nie jest to. Co w sytuacji, gdy zależy nam na stronie głównej kategorii wpisy? Link powrotny do strony głównej. Czy rozbudowa serwisu i powrót na główny ma sens? Myślę, że tak, jeśli nam zależy na stronie głównej, po prostu ja w tym konkretnym przypadku zauważyłem to. Google na siłę chciał mi dopasować pod stronę. W związku z tym wyciągnąłem wszystko dla zewnętrznej podstrony, którą Google potraktowało lepiej niż stronę główną. I te przypadki mi się powielają już kilkukrotnie, że łatwiej mi jest pracować na podstronie niż na stronie głównej. W jednym przypadku z branży finansowej miałem tak, miałem opisane, jedna strona chwilówki, druga chwilówki bez BIG, trzecia pożyczki online, trzecia pożyczki bez BIG, czwarta pożyczki coś tam, nie? I w ten sposób budowałem tą moją strukturę, pomijając całościowo stronę główną. Okazało się, że to nie działa, nie chcę wejść. Stwierdziłem, ok, nie robię tych iluś tam tematów, które nawzajem się wykluczają w jakiś tam sposób albo stanowią o tym samym, tylko robię takie kompendium, łącząc wszystko w jedno, tworząc super długi treść pokrywającą wszystkie frazy kluczowe i przekierowując 301 wszystkie podstrony powiązane tematycznie do tej jednej. Efekt taki, że fraza została dopasowana główna do 20 miejsca skokowo znikąd. W przypadku, kiedy robimy to do strony głównej i nam na nim zależy, nie jesteśmy w stanie czegoś takiego aż tak manipulować, aż tak nad tym panować. Co nie zmienia faktu, że jeżeli nam zależy na stronie głównej, to po prostu linkujemy do niej. Dobrze, pytanie jeszcze od Dawida. Przy dwóch linkach, pierwszym bardziej ubogim w Money Keywords, a drugim bardziej bogatym w słowa kluczowe, do jednej podstrony, który z nich przeniesie moc? I czy z Twojego doświadczenia opłaca się linkować dwa razy do tej samej destynacji w obrębie jednej podstrony? Albo czy takie linkowanie wspomoże ranking linkowanego miejsca? To jest chyba przedostatnie pytanie, także jeżeli jest za długie, to może rzucić okiem. Nie, mniej więcej zrozumiałem, natomiast ja jakby przyjąłem sobie taką wewnętrzną zasadę politykę, że linkuję tylko raz. Możemy spróbować robić to drugi raz, spróbować przekazywać tym drugim linkiem jakby inny anchor, czyli na przykład pierwszym się linkujemy z frazy na piece, a drugim mamy gdzieś tam piece grzewcze, czy jakieś tam piece centralnego ogrzewania w artykule. Możemy spróbować. W jakiś sposób na pewno się ten topical authority przeniesie również i ten anchor popłynie do wewnętrznie, bo zewnętrznie to wiadomo, wewnętrznie do naszej strony docelowej, ale to trzeba przetestować, tak? Ja nie mam testów na poparcie. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie od Przemka, ale myślę, że ono jest
Teściowo zbieżne z tym, co było Tak, wcześniej. Przemek, będę o 20. Nie. Pyta, czy Będę jeżeli mamy tam, dwa linki. Przemek. Przemek 1. Czy jeżeli mamy dwa linki, które kierują do tego samego adresu, ale różne ankory, pierwszy z menu, drugi niżej w kodzie, na przykład z opisu, to czy biorąc pod uwagę first link counts, takie działanie ma sens? Myślę, że ma sens. Biorąc pod uwagę, nie wiem, czy to jest zależne, bo jakby aż tak nie jestem mocny w tym, w kodowaniu. Biorąc pod uwagę, HTML zdaje się piąty, powstał taki znacznik article. I domyślnie w WordPressie, na którym głównie bazuję, w tym znaczniku znajduje się nasza treść. Google nie było, znaczy, no, jest oczywiste, że oni po prostu wiedzą o tym i tą treść w jakiś sposób inaczej traktują. Tak więc w moim przypadku również był link w nawigacji. I w treści. I działa. Dobra, Michał 5 napisał, że ponawia pytanie. Prawdopodobnie gdzieś je Prawdopodobnie ominęliśmy. pan moderator przeoczył. Tak, pewnie tak. Czy w linkowaniu wewnętrznym dywersyfikujesz ankory, czy stawiasz na konkretne dotyczące linkowanej podstrony? Dywersyfikuję. Dywersyfikuję właśnie. To książkowo, tak jak powiedziałem, jest to 50% target, 25% brand, 25% różne. Staram się to robić do ludzi. Tam, gdzie jest możliwość w treści zrobić target, robię target. Ale jeżeli nie, i mam, to dodaję coś. See more on this web, this page. Zobacz więcej na tej stronie. Albo więcej na temat pieców przeczytasz tutaj. Albo nasza oferta na piece takie znajduje się tutaj. Zostaw kontakt. I w ten sposób staram się to robić. Tam w pewnym momencie z punktu widzenia on-site napisałem o przepływie link juice, ale również o przepływie user experience. Zwróćmy uwagę, że w ostatnim roku coraz więcej się mówi o tym, że działają linki, które przenoszą ruch. Okej, tak jest, w jakiś tam sposób. Może nie bezpośrednio przenoszą ruch, ale linki ze stron, które potencjalnie mają ruch, są więcej warte niż linki z zaplecz, które nie mają ruchu ani widoczności na frazę. Oczywiste. Mam przypadek, a propos tego, o którym powiedziałem, a propos multisport, tak. Kartę multisport, fraza multisport, nie było żadnego linku exact match multisport. Nie było żadnego linku w ogóle do tej strony, w ramach gdzieś tam struktury, jak zdobyć kartę multisport. Jeden link ze struktury był, ale tam chodzili ludzie. I to było tak zrobione, że tam chodził człowiek, człowiek, człowiek. Google w jakiś sposób czuje ten sygnał, nie wiem, z Analyticsa, że tam się dzieje, że tam idzie, że tam idzie, że tam, jest. I to organicznie wyszło do topu. Także. Nie zamykałbym się tylko na konkretne anchory, tylko też na przyzwoitą nawigację dla człowieka. Przetestujcie to, zobaczycie, zdziwicie się. Dobra, myślę, że jeszcze jedno pytanie. Tak, myślę, że tak. I będziemy powoli kończyć. Także jeżeli jeszcze ktoś z Was ma pytanie, to zapraszam. Cisza. Czyli finalnie Google wie lepiej jak coś. Janusz kontra maszyna. Kto wygra? Na razie maszyna. Czy Zgret może zadawać pytania? Może zadawać pytania. Pewnie. Czemu nie? Jeśli najwyżej nie odpowiem. Co Google czuje, jak nie ma na stronie? Nic nie czuję. Czuję bounce rate, powrót do strony. Do strony wyszukiwania, wyników wyszukiwania. No dobrze, pieniądz! Czuję pieniądz! A to jest pytanie na osobną prezentację i. I może pokrótce. Zaplecze jak zaplecze. Co jest najważniejsze w moim odczuciu? Najważniejsze jest domena, jakość tej domeny oraz jakby nawiązanie do tego, że od razu w domyśle mówię o przechwyceniu domeny z historią. Przywrócenie kontentu historycznego tej domeny, a nie tworzenie nowego kontentu na niej. To w moim odczuciu jest najważniejsze. I czas.
Okej, okay. Dobra, to mamy ostatnie pytanie od Pawła. Co ciekawego jeszcze wnioskowałeś na OLX z Silosów? Nic. To jest praca domowa na piątkowy wieczór. Piątkowy może nie, czwartkowy, bo w piątek się robi co innego. Dobrze. Dobrze. Powoli musimy Linesa, kończyć. zapraszam. Powoli musimy kończyć. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to myślę, że możecie się kontaktować z Robertem bezpośrednio. Widzicie jego adres mailowy. Tak jak wspominaliśmy, webinar był nagrywany, więc jak tylko będzie udostępniony na naszym kanale, to prześlemy informację mailowo do osób Ja zarejestrowanych. jeszcze jedną rzecz, korzystając z okazji, mam dla tych 62 osób, które nas widzą. Przygotowałem się na dzisiejszą okazję, proszę poczekać. I korzystając z okazji, chciałem złożyć zwyczajnie życzenia świąteczne i udanych prezentów dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia na następnym webinarze. Dziękuję.